Witam. Minął dokładnie miesiąc, odkąd zamknąłem piłki w moim magicznym pojemniku. Chciałem co prawda trzymać je dłużej, ale w międzyczasie otwierałem ten zbiornik, który okazał się nie do końca szczelny i sprawdzałem w międzyczasie te piłki i powiem szczerze, że teraz jestem pełen optymizmu, że może coś z tego wyjść. Po dwóch tygodniach w tym pojemniku zwiększyłem ciśnienie z jednego bara do dwóch barów i następne dwa tygodnie piłki były w ciśnieniu dwóch barów, czyli pierwsze dwa tygodnie jeden bar ciśnienia, następne dwa tygodnie dwa bary, czyli dwie atmosfery. I właśnie minął miesiąc i otwieram pojemnik. Tu właśnie widać, że wskaźnik wskazuje tutaj pełną zieloną barwę, więc jest dwie atmosfery ciśnienia. Powietrze upuszczamy. Czy już jest? Ok, dobra. Powietrza nie ma. No i za chwilę okaże się, czy da się odzyskać ciśnienie w piłkach, czy też jest to jakiś mit? No dobra. Pierwsze oględziny, powiedzmy dwóch piłek, no wydają się być dość sprężyste, ale muszę wykonać test odbicia i za chwilę sobie przygotuję takie stanowisko do testu. Ok, przystępuję do testu. Jak mówią normy, piłka spuszczona z wysokości 2,54 powinna odbić się na wysokość 1,35 m minimum, maksymalnie do 1,47 m. Ja tu mam ustaloną niższą wysokość 128 cm, ponieważ u mnie jest zbyt nisko. Ja mam niecałe 2,50 wysokości do sufitu, więc ustalam sobie taką normę nieco niższą, minimalną oczywiście. Dla porównania mam taką starą piłkę, którą używałem właśnie do testów przed włożeniem. Mam taką starą piłkę. Sprawdzę, jak ona się odbije z wysokości 2,50 prawie. Dobra, było widać. Mam teraz piłkę bezciśnieniową. Wilson Trainer. Zawsze ją porównywałem do nowych piłek, które otwierałem z puszki i ona się odbijała tak samo jak nowe piłki, więc to jest taki wzór dla mnie troszkę, nie mając oczywiście nowych piłek. Zobaczmy, jak się odbije ta piłka. Dobrze. Było widać. Potem będzie na koniec podsumowanie. Przystępuję do sprawdzenia poszczególnych 17 piłek z tej otwartej właśnie, z tego otwartego pojemnika. Dobra. Pierwsza piłka.
Coś te piłki mi uciekają. Ojejku. Jeszcze raz. O, ta jedna. Cało. O, widzę, że sobiutko. Powtórka tej samej piłki. No, ta nie jest rewelacyjna. No, ta też nie jest rewelacyjna. Ostatnia, aha, ostatnie dwie. No. Tutaj też niezbyt. I ostatnia. No jak widać po wynikach tego testu, że piłki zachowują się różnie. Na pewno ma to związek z tym, że to jest taka zbieranina tych piłek. Niektóre są lepsze, niektóre gorsze. Niektóre markowe, niektóre mniej markowe i dlatego te różnice wysokości, bo te piłki pewnie różnie przyjmują to zewnętrzne ciśnienie. No ale myślę, że test pokazuje, że jednak takie odzyskanie piłek, odzyskanie ciśnienia w piłkach jest możliwe. No myślę, że do celów trenerskich, do maszyny na przykład, do maszyny wyrzucającej piłki, jak najbardziej takie piłki się nadadzą. Nie musimy ich od razu wyrzucać, więc jeszcze się chwilę przydadzą. Dopóki jeszcze filc wytrzyma, to można nimi chyba spokojnie grać i sobie je co jakiś czas odnowić. No dobrze, myślę, że ten test chyba wyjaśnia wszystko. Dzięki. No jeszcze małe sprostowanie na koniec. Otóż okazało się, że te dwie piłki, które najsłabiej się odbiły, one po prostu w tej tubie przy ciśnieniu 2 atmosfer spłaszczyły się. Dopiero teraz to zauważyłem. Spakowałem teraz te piłki z powrotem do tej tuby i przy ciśnieniu już 1,5 atmosfery usłyszałem taki charakterystyczny dźwięk takiego cichego strzelenia i zrobił się taki duży luz w tym pojemniku, więc tutaj pomyślałem sobie, że faktycznie dwie piłki zostały spłaszczone, no i dlatego one nie odzyskały ciśnienia. Wniosek jest taki, że piłki powinny być albo lepszej jakości, albo po prostu mniejsze ciśnienie, maksymalnie do 1,5 atmosfery przez jednak dłuższy czas. No i to tyle tytułem sprostowania. Następnym razem postaram się wykonać test na piłkach jednolitych, takich samych. Wtedy będzie to test bardziej miarodajny. Dzięki.